Wow, jaki smakowity poczęstunek dostałam! A moje jedzenie jest takie jak ja. Równie piękne. Ja zacznę. Okej. Co my tu mamy? Wszystko jest błyszczące i złote i bardzo drogie. Ale zupełnie niejadalne. Będziemy musieli znaleźć dla tego inne zastosowanie. I tak noszę za dużo biżuterii. Pomoże mi mój stylista. Co mogę dla ciebie zrobić, ślicznotko? I tak już wyglądasz świetnie. Możesz coś z tym zrobić? Co za pytanie, pewnie. Zrobię ci taki strój, że będziesz w szoku. Tylko spójrz, przeszedłem samego siebie. Co to jest? Nie potrzebujemy tego. Gotowe. Świeć dalej, moja mała gwiazdko. Jakie to jest piękne. Te złote włosy pasują mi idealnie. Wow, to tak można? Ja też chcę. To samo mogę zrobić z moim makaronem. I bransoletka, i pierścionek. Super. I jak? Jakby ci to powiedzieć, to jest straszne. Daj spokój. No to po prostu sobie zjem. To jest takie pyszne. Zjem wszystkie te ozdoby. I bransoletkę, i pierścionek. Nie zostawię niczego. Co za uczta. Ale trochę mało. No trudno, przynajmniej coś zjadłam. Teraz ty. Z chęcią. Tylko od czego by zacząć? Makaron jest suchy. Po prostu twardy makaron. Nigdzie nie ma nawet wody. Co robić? Mam pomysł. Wezmę zapałki. Co? No dobra. Pomogą mi w gotowaniu. Wow, jakie fajne. A teraz troszkę tu podniesiemy. No dalej, działaj. Jeszcze trochę, udało się. O, a gdzie mój makaron? Jaka zimna woda. Super, sprawiłam, że zaczęło padać. Jeszcze trochę i będzie pełne pudełko. Patrzcie, mój genialny pomysł zadziałał. Co z wami? Nie widzisz? To nic takiego, wyschniecie. A ja w międzyczasie będę jadła. Jakie to jest pyszne. Ona jest niesamowicie dziwna. Brak mi słów. Co to jest? Srebro? No dobra. To wszystko dla mnie? Złote frytki? Wow. Kto by w to wątpił? Dobra, to też jest jedzenie, nawet jeśli jest surowe. To dopiero przysmak smacznego. Co by tu wymyślić? Racja, ugotuję to. Zawinę w folię. Właśnie w ten sposób. Ze wszystkich stron. A teraz potrzebuję palnika. Podgrzeję ziemniaka z każdej strony, żeby był miękki i smaczny. Powinno wyjść idealnie. Gotowe, można próbować. Ojej, jakie gorące. Okej, ostygło. Najpierw otwieram. Rewelacja. Nie sądziłam, że uda mi się to zrobić tak dobrze. No to mogę jeść. Co za niesamowity smak. To niewiarygodne. Chcę więcej. Nie mogę przestać jeść. To było takie dobre. A to mogę wyrzucić. Wow, jaki fajny pomysł. Emma, twoja kolej. Dobra, dobra. Zjem te wasze tanie frytki. Tylko wybiorę jakieś najsmaczniejsze. Ojej, to boli. Złamałam ząb. Co robić? To straszne. Jak jej pomóc? Wiem, co robić. Wyleczę twój ząb. Nie trzeba, dziękuję. Trzeba, trzeba. Daj mi swoje srebro. Ojej, czy to jest jakiś nowy sposób na leczenie zębów? Pomocy! Doskonale. Doskonale? Co ona zrobiła z moimi zębami? Ojej, wszystkie są srebrne. To całkiem fajne. Pasuje mi? Po prostu na wszystkim się znam. Teraz moja kolej, dziewczyny. Nie, czekaj. Mam pewną propozycję. Co powiesz na taką kwotę? Nie chcę. No dobra. Zaczynam jeść. Wezmę tę frytkę. Ona podoba mi się najbardziej. Ma zapach złota. A jak smakuje? Ojej, mogę to z łatwością ugryźć. Jakie to pyszne. Pyszne? Więc dam jej nauczkę. Moja suszarka do włosów mi w tym pomoże. Zobaczcie, jak pięknie się roztapia. Zastanawiam się, jak teraz to zjesz.
Jakie to pyszne! Co? Gdzie są moje pałeczki? Chociaż i tak mogę to zjeść. A raczej wypić. Tak smakuje nawet lepiej. Będę piła prosto z opakowania. Co? Ona to po prostu wypije? Miałam zamiar zrobić jej na złość. Ale dobre. Wypiłam wszystko do ostatniej kropli. Moje usta są teraz złote. I moje pocałunki też. Palony tost? Dlaczego ja? Co za porażka. Duża kanapka? No okej, będę udawała, że jestem naprawdę zaskoczona. Wow, to dla mnie? Taka ogromna i apetyczna? Zaraz się popłaczę. Nareszcie. Wow. A ja mam kawałek przypalonego chleba. Nie chcę tego jeść. Co? Musisz to zjeść. Dlaczego mi to robisz? Okej, chyba będę musiała to zjeść. Co za ohyda. Smakuje okropnie. Ej, uważaj. Co mam zrobić? To kawałek węgla. Smakuje obrzydliwie. Fuj. Skończyłam. Zjadłam do ostatniego okruszka. Naprawdę? Tak, teraz ty. No to nie jest takie trudne. To nie jest najbardziej apetyczna kanapka, jaką jadłam. No ale spróbujmy. Tak trudno jest to ugryźć. Ale jest całkiem niezła. Tylko troszkę niewygodnie to jeść. Potrzebuję serwetki. Gotowe, można ją wyrzucić. Przecież to pieniądze. Mogę? Mogę? No dajcie mi chociaż trochę pieniędzy. Co za wariatka. Jestem bogata. No kanapka była całkiem pyszna. Skończyłam. Już zaoszczędziłam na cały dom. Z kim ja się zadaję? Od razu widać, że zjadłaś porządny posiłek. Co macie na myśli? Ojej, co za brzuch! Co ja teraz zrobię? Muszę wezwać szybko trenera. Wołałaś mnie? Spójrz na mój brzuch. Ojej, to straszne. Jest prawdziwy? Co mam robić? Tu potrzebna jest ręka profesjonalisty. Biegnij, trzymaj się mnie. No biegnij! Co za żółw? Przecież biegnę. Narzekasz, a nie biegasz. Weź się w garść. Jeszcze 100 kilometrów do pokonania. Prawie dałaś radę. Brawo. Znowu? Co to? Jak to działa? Sama zrobiłaś sobie ten brzuch, teraz tylko sama możesz się go pozbyć. Co właśnie ci udowodniłem? Moja figura wróciła do normy. Tylko dzięki mnie. Oczywiście. Dziękuję. Oto jestem, tęskniłyście? Spójrzcie na moją idealną figurę. No w końcu, jedz już. Zupełnie zapomniałam mój piękny burger. Z chęcią go zjem. Spójrzcie na to, jak dużo zielonego. To bardzo apetyczne. Aż mi brak słów. Czy ona je pieniądze? W ogóle wie, co z nimi trzeba robić? To jest takie pyszne. Bardzo mi się podoba. No, dla każdego coś innego. To była moja najlepsza kolacja w życiu. A co to jest? Jak błyszczy. Chcę spróbować. Aj, to boli. Po co to gryzłaś? Fuj, to było niedobre. Oj, przepraszam, zakrztusiłam się. O, pieniądze. Jestem bogata. Dzień dobry, panienko Suzy. Pora wstawać. Witam wszystkich. Dzień dobry, świecie. Tak się cieszę, że się obudziłam. Najwyższy czas zjeść śniadanie i rozpocząć ten piękny dzień. Ale miękki dywan. Proszę, to twoje śniadanie. Smacznego. Dziękuję bardzo. Wspaniały sok pomarańczowy. Ale jeszcze się nie umyłam, więc na razie wystarczy mi ten sok. Jestem w świetnym nastroju. O! Już jest rano? Dlaczego tak szybko? Głupi budzik. W ogóle się nie wyspałam. Tak niewygodnie się tu śpi.
Wszystko mnie boli. Dobra, to tylko kolejny nieudany poranek. Spokój, tylko spokój nas uratuje. Potrzebuję pieniędzy, natychmiast. Ale mój portfel jest całkowicie pusty. I jak ja mam pojechać do szkoły, jeśli nie mam pieniędzy? Będę musiała pokonać drogę na piechotę. Nie, spóźnię się na piechotę. Chyba mam lepszy pomysł. Myślę, że to zadziała. Cała naprzód. Chyba wymyśliłam nowy sport. Wpiszcie to na listę konkurencji olimpijskich. Panienko Suzy, proszę zająć miejsce w limuzynie. Dziękuję bardzo. Możemy jechać. Jestem ochroniarzem. Mam na imię Andy. Pomagam panience Suzy zanieść jej plecak do szkoły. Przecież ona chce odpoczywać w samochodzie, a nie dźwigać plecak z książkami. Oj, wygląda na to, że przybyła księżniczka ze świtą. Witam wszystkich. Jestem gotowa do nauki. Panienka Suzy jest na miejscu. Wszystko w porządku. Ech, też chciałabym mieć takiego ochroniarza. Wtedy moje życie byłoby o wiele łatwiejsze. Andy, podejdź tutaj. Słuchaj, potrzebuję pomocy profesora. Daj mu walizkę złota, żeby pomógł mi odrobić pracę domową. Dobra, tu będzie 6. Ten wzór tutaj. Okej, dobra. A tu wyjdzie nam taki wynik. 2 dodać 2 równa się 4. Witam. A kim pan jest? Panienka Suzy potrzebuje pomocy. Oto ile jest skłonna zaoferować. Czy to wystarczy? Wow, nigdy w życiu nie widziałem takich pieniędzy. Oczywiście, że wystarczy. Profesorze, to jest panienka Suzy. Proszę rozwiązać za nią zadania. Może pan zaczynać. W porządku, jestem pewny, że sobie poradzę. Ach, jak fajnie jest być bogatą. Mogę po prostu siedzieć w swoim iPhone'ie, podczas gdy prawdziwy profesor odrabia za mnie wszystkie ćwiczenia. Może ochroniarz ze mną pogada? Hej! Andy! Mam dla ciebie propozycję biznesową. Mogę cię czymś poczęstować, a ty podrzucisz mi za to kilka odpowiedzi. Nie mogę, jestem w pracy. No daj spokój. Patrz, mam całą paczkę nachosów. Nie chcesz spróbować pysznych nachosów? Cóż, dopóki profesor i Suzy nie patrzą, chyba mogę spróbować trochę. No oczywiście, że możesz. Częstuj się. A teraz twoja strona umowy chce odpowiedzi. Dobra, zaraz na nie spojrzę. Tak, tu 2, potem 3, potem 9 i 1. Wow, dzięki. Zrozumiałam. Udana współpraca. I to darmowa. Jakiś kiepski dzień dzisiaj. Nikt nie chce niczego kupić. Nudy. Dzień dobry, przyszłam na zakupy. Kurczę, nie mam pieniędzy. O nie! Zapomniałam, że w grę wchodzą pieniądze. Co mam teraz zrobić? Jak mogę dostać trochę smakołyków i bilet do kina? Wiem! Mam pomysł! Troszkę się wstydzę, ale dobra. Potrzebuję pieniędzy, dajcie mi pieniądze. Co za okropieństwo, nie da się tego słuchać. Dobrze, że wzięłam ze sobą słuchawki. Potrzebuję pieniędzy, pieniędzy. A oto i ja. Nie ma potrzeby bicia braw.
Jestem po prostu najbogatszą dziewczyną na świecie. Chcę iść do kina, ale żeby się nie nudzić, chcę kupić wszystkie smakołyki. Mam mnóstwo pieniędzy. Wow, to naprawdę duża sumka. Za takie pieniądze możesz mieć co tylko chcesz. Łap! Te drobne są teraz twoje. Wow, super! Deszcz pieniędzy! Potrzebuję pieniędzy. Co? Zarobiłam tylko jedną monetę, gumę do rzucia i banana? Kurczę. Dobra, no ale lepsze niż nic. Spójrz, co dostałam. Z chęcią oddam to wszystko w zamian za bilet do kina. Nie. Wszystko wyprzedane, a tak w ogóle to jesteśmy zamknięci. O nie. Kurczę, to zjem sobie na pocieszenie tego banana. A tak bardzo chciałam iść do kina. No dlaczego mam takiego pecha? Drogi, wykupiłam dziś wszystkie miejsca na sali, więc żaden plebs nie przeszkodzi mi w obejrzeniu filmu. Przepuśćcie mnie i mojego ochroniarza, on niesie całe moje jedzenie. Proszę, zapraszam, miłego oglądania. Ci bogaci ludzie są jacyś tacy dziwni. What the? Jestem taka głodna. Mam nadzieję, że jedna kanapka wystarczy, żebym się najadła. Bo nie mam nic innego. Taka piękna kobieta jak ja musi mieć odpowiednią kolację. Kelner, proszę mnie czymś zaskoczyć. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Specjalnie dla ciebie nasi najlepsi szefowie kuchni przygotowali frytki z różnymi sosami. Na pewno będą smaczne. Co? Żartujesz sobie ze mnie? Frytki mogę dostać w McDonaldzie. Za co ja zapłaciłam tyle pieniędzy? Wow, o mój Boże! Nigdy nie sądziłam, że będę miała okazję zjeść taki przysmak. Dziękuję. Okej. Przepraszam, panienko Suzy. Mam dla ciebie coś specjalnego. Mam nadzieję, że sushi ci się spodoba. Zostało wykonane według specjalnej receptury. Sushi? Śmierdzą jak zgniłe ryby. Nie, nie będę jadła tego paskudztwa. Ojej, to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nigdy nie jadłam sushi, bo jest za drogie. Dzięki ci Boże. Dziękuję, naprawdę. Panienko Suzy, mam nadzieję, że tym razem zasmakuje ci nasz tort. Został stworzony specjalnie dla ciebie. Jest ozdobiony prawdziwym złotem i symbolami dolara. Robiono go od kilku dni. Mam nadzieję, że to ciasto mnie nie zawiedzie. Fuu, ohyda. Jest za słodki. Do wyrzucenia. Świetnie, jeszcze dostałam deser. Dziękuję. Przepraszam, nie sądziłem, że ci się nie spodoba. To były nasze najlepsze dania. To znaczy, że macie beznadziejną restaurację. Wiesz co? Odkupię ją i zwolnię was wszystkich. Zrozumiano? Przepraszam, nie rób tego, błagam. Jakie to pyszne. Pyszne? To są jakieś resztki, a nie jedzenie. Fuj, jak można w ogóle jeść takie obrzydlistwo? Biedni ludzie. Wow, to żelkowy makaron. Suzy nie jedz wszystkiego naraz. Co to było? Betty, biedactwo, chyba dostała coś strasznego. To tylko makaron. Chyba nasze bogate dziewczyny wcześniej go nie jadły. No co, Suzy, smacznego. Bogate i dobrze wychowane dziewczyny nigdy nie zapominają o swoich manierach. Myślę, że Suzy jest zadowolona. Ale postanowiła doprawić swoje danie za pomocą syropu owocowego i czekolady. Tylko spójrzcie na tę słodką bombę. Dziewczyny ci zazdroszczą. Ojej, wygląda na to, że w Suzy obudziła się prawdziwa bestia. Podczas gdy Suzy zajadała się żelkami,
Pozostałe dziewczyny muszą cierpieć. I co ja mam z tym zrobić? To jest po prostu okropne. Może spróbuję. Co za ohyda. Betty chyba zaczyna tracić przytomność. Betty, ty naprawdę nie wiesz, jak to przygotować? To nie jest trudne, daj ci pomogę. Wkładamy makaron do miski i zalewamy wrzącą wodą. Nie zapominamy o przyprawach. I voilà, gotowe. Czy ja mam to jeść? Ja? Czy to w ogóle jest jadalne? Tak, Betty, musisz przynajmniej spróbować. Proszę, nawijamy na widelec, super. Teraz pozostaje tylko skosztować. No i jak? Chyba nasza królowa nie została stworzona do takiego jedzenia. Dobrze, że zawsze pod ręką ma środek dezynfekujący. Dobra, Kate, twój przysmak czeka na ciebie, czas go spróbować. Och, jak pięknie. Jakie to musi być pyszne. I najwyraźniej zbyt ciężkie dla twojego widelca. Kto w ogóle wymyślił tę sztuczce? Można jeść przecież rękami. Właśnie tak. Chyba nie da rady tego przerzuć. Jeśli nie możesz zjeść czegoś pięknego, to pewnie możesz to na siebie założyć. Świetny pomysł, Kate. Teraz jesteś prawdziwą księżniczką. Czas na taniec. Pokaż im, jak to się robi, Kate. Dziewczyny chyba nie doceniły twoich tanecznych umiejętności. Kurczę, troszkę się zaplątałam. Może mi pomożecie? Aj! Ona jest jakaś dziwna. Jeszcze jak. Lili dziś daje czadu. Złote chipsy. Super. A czekoladowe chipsy to prawdziwe spełnienie marzeń dla takiego łakomczucha jak Grace. Ale nie wszyscy mają dziś tyle szczęścia. Nie smuć się, Tina. Mogłaś dostać coś gorszego. Lepiej zobaczmy, co jest w paczce. Tymi okruchami się nie najesz. Ale może są smaczne. Spróbujmy. No to jest naprawdę dobre. Tina chce więcej. Coś tam jeszcze zostało, prawda? O nie! Tina zdecydowanie nie zamawiała prysznica z chipsów. Chyba chipsy wpadły nawet do jej nosa. A powinny trafić do buzi. Teraz wasza kolej, dziewczyny. O tak, w końcu będę mogła zjeść moje ulubione chipsy czekoladowe. Tak dawno ich nie jadłam. Po prostu rozpływają się w ustach. Co? Pobrudziłam sobie ręce? Super, to oznacza, że dostanę więcej czekolady. Wygląda na to, że Grace rozciąga swoją przyjemność. To zrozumiałe, przecież czekoladowe chipsy są takie pyszne. Wręcz nie da się zatrzymać. Niestety rozpuszczają się nie tylko w ustach, ale także prosto w paczce. Grace, lepiej uważaj. Jednak czekoladowe chipsy mają jedną wielką wadę. Ale taka czekoladowa ręka może służyć do obrony. Wygląda na to, że Tina planuje zemstę. O nie, zaraz cała paczka Grace wypłynie na stół. Tyle straconej czekolady. Grace, pospiesz się, trzeba coś zrobić. Niezły pomysł. To już nie są chipsy czekoladowe, tylko krem czekoladowy. Ale kto by się tym przejmował, bo czekolada jest znakomita w każdej postaci, prawda, Grace? Grace! Chyba ją poniosło. No to żegnaj makijażu. Mimo wszystko warto było. Grace skończyła ze swoją paczką. Mamy nadzieję, że po tym wszystkim nie przestanie lubić czekolady. Teraz kolej Lili. No w końcu, jak długo czekałam na tę chwilę. Złote chipsy. Czy to na pewno są chipsy? Nie wyglądają. Chociaż chwileczkę. To nie są złote chipsy. To złote monety. To potrzebuje chipsów, kiedy jest tu tyle złotych monet. To prawdziwy skarb. Lili, jesteś teraz bogata. Czyli co, ona jest teraz najbogatsza z nas? Nawet ja nie widziałam tyle złota. Złota? Ojej, chyba mamy tu nieproszonych gości. Lili, twoje bogactwo kradną ci prosto sprzed nosa. Chyba jest zbyt pochłonięta swoimi monetami i zupełnie niczego nie zauważa. Złodziej zaraz zabierze całe złoto. Co ona robi? Chyba nie zamierza. Kurczę, sama oddała przestępcy całe bogactwo. Ech, Lili, a szczęście było tak blisko. Wow, ile czekolady Kit Kat. Tylko spójrzcie na ten ogromny złoty batonik. Musi być warty fortunę. A co my tu mamy? To tort z czekoladowych batoników. Wygląda niesamowicie pysznie, Suzy. Och, Betty, dziś nie jest twój dzień. Zabierzcie ode mnie to obrzydlistwo i to natychmiast.
Betty, to nie jest obrzydliwe. Spójrz, zostało jeszcze trochę czekolady. Nie wygląda tak źle. Chyba. Co? Chcecie, żebym ja to jadła? Nie. Tak po prostu? No dalej, Betty, dasz radę. Wszyscy w ciebie wierzymy. Głęboki wdech i... Wow! Suzie, patrz! Betty chyba zupełnie straciła rozum. Betty oszalała na punkcie czekolady. A raczej tego, co z niej zostało. Bycie królową jest czasem takie okrutne. Paparazzi nie dadzą ci zjeść w spokoju. Ale Betty nie pozwoli, by ktoś ją skrzywdził. Spróbuj teraz znaleźć telefon. No za karę, Suzie. Rzeczywiście, trudno będzie go wydostać. Ale Suzie sama jest sobie winna. Kurczę, będę musiała pobrudzić sobie ręce. Suzie spróbowała czekolady i przepadła. Tak jak jej maniery. Oto prawdziwa dama. No i po makijażu. Ale najważniejsze, że znalazła telefon. Więc warto było. No to co? Otwieramy złotego KitKata? Tadam! Jest po prostu niesamowity. Jestem pewna, że Kate nie może się doczekać, żeby go spróbować. Auć! Moje zęby! Trzymaj się, zaraz się z tobą rozprawię. Jesteś pewna, że to się uda, Kate? Chyba potrzebujesz czegoś ostrzejszego. Piła? W porządku, dalej, Kate! Kurczę, piła też nie wypadła najlepiej. A może młotek? Ale wygląda na to, że złoty batonik był mocniejszy. Jeśli to w ogóle batonik. Ciekawe, co tam knują dziewczyny. Ale Kate nie zamierza się poddawać. Tylko spójrzcie, jaka jest silna.